Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, kolejny ręcznik od Kawaliera, nazwa nie pamiętam, wrzuciłem go do pojemnika, na pewno w tytule jest zaznaczone, która to wersja ręcznika, do czego by tu porównać, ha, nie mam tutaj niestety, dla mnie to jest King, naprawdę, wypisz, wymaluj tyle, że niebieski, ewentualnie pomiędzy tym Chińczykiem, którego mam, który był pokazany jako pierwszy na kanale, a workstaffem. I ten tak naprawdę bardziej mi pasuje, bo jest lżejszy. Tamten to jest potwór, tamtym to można rzeczywiście kampery osuszać, duże auta. Ten wspaniale osuszył. No auto ogarniesz. Jakie byś nie wziął, czy to SUV, czy to takie maleństwo. Nawet się nie spocił, tu nie ma co wyzymać. No także chłonie wspaniale. Czy jest fajny? Jest zajebisty. Naprawdę.
idealnie. Nic bym tutaj nie dodał, nic bym nie ujął. Perfekcyjnie wykonany. No, gdzieniegdzie nitki odstają, tak jak widzisz. Raz. Tu gdzieś brudu zahaczyłem, widzę nawet. Gdzieś nie domyłem pewnie, kurde. No, gdzieś musiałem zahaczyć przy wnęce. No dobra, nieważne. Bardzo długi splot, fajny, naprawdę. Bardzo przyjemnie się nim pracuje. W porównaniu do tego czerwonego jest bardziej taki praktyczny. Przyjemniej się nim pracuje ze względu na swoje gabaryty i na swoją wagę, bo tamten czerwony to jest potwór, naprawdę potwór. Tutaj, kurczę, jest tak idealnie zachowane. Tylko nie wiem, nie pamiętam, czy wymiarowo... A czy tak naprawdę, jakbym miał wybierać między workstaffem a tym, to wybrałbym tego. Bo mam wrażenie, że jest odrobinę grubszy i więcej wchłonie wody. Zdecydowanie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!